Dzień dobry, Łukasz Żmuda. Zapraszam na serwis informacyjny. Izba Reprezentantów w USA przegłosowała w sobotę pakiet pomocowy dla Ukrainy. Według amerykańskich mediów po zatwierdzeniu przez USA pomocy dla Ukrainy pierwsze dostawy broni dotrą tam za 2 tygodnie. W sobotę do sprawy odniósł się prezydent Andrzej Duda, oceniając, że wobec mobilizacji prowadzonej w Rosji i ofensywnych zapowiedzi Władimira Putina i że Ukraina będzie nadal atakowana, każda pomoc jest dzisiaj Ukrainie ogromnie potrzebna. Historyczna chwila w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Wieczorem czasu polskiego przegłosowano ponad 60 miliardów dolarów pomocy dla Kijowa. Za tę decyzję Amerykanom podziękował już prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Decyzja Kongresu to efekt m.in. ofensywy dyplomatycznej polskiego prezydenta. Ja rozmawiałem 2 tygodnie temu w czasie, nawet niecałe 2 tygodnie temu, w czasie szczytu Trójmorza w Wilnie z panem prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Rozmawialiśmy o tym, że każde wsparcie w tej chwili jest Ukrainie potrzebne. Mówiliśmy o tym w kontekście, po pierwsze, tej tak zwanej inicjatywy amunicyjnej, której część stanowimy w tej chwili, czeskiej inicjatywy amunicyjnej. Rozmawialiśmy o tym, kiedy ta amunicja ma szansę, pierwsze dostawy tej amunicji mają szansę dotrzeć do Ukrainy. Ale tam kontekst tej rozmowy był jednoznaczny. Każda pomoc jest dzisiaj Ukrainie ogromnie potrzebna wobec mobilizacji, jaka jest prowadzona w Rosji, wobec tych wszystkich zapowiedzi ofensywnych Władimira Putina, tego, że Ukraina będzie nadal atakowana, że Rosja przygotowuje się do działań ofensywnych wobec i na Ukrainie, czyli po prostu kontynuowania agresji wobec Ukrainy. Ukraina potrzebuje wszelkiego rodzaju uzbrojenia i wszelkiego rodzaju wsparcia, więc ta pomoc ze Stanów Zjednoczonych będzie nie tylko cenna, ona z całą pewnością będzie bezcenna. Nie jest tajemnicą, że to właśnie wsparcie Ukrainy było jednym z tematów rozmowy między Andrzejem Dudą a Donaldem Trumpem. Ważne było także przekonanie spikera Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona do poparcia tej kwestii. Republikanin przez dłuższy czas sprzeciwiał się wydawaniu dodatkowych pieniędzy dla Ukrainy. Temat na antenie telewizji Republika komentowali eksperci. Ta koincydencja nie jest przypadkowa, to jest oczywiste. To wynika też z bardzo dobrych relacji prezydenta Polski z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych i poważnym kandydatem do objęcia tego urzędu po obecnych wyborach, nadchodzących wyborach w Stanach Zjednoczonych. Można powiedzieć, że prezydent Duda jest jednym z nielicznych polityków zachodnich, który ma tak dobre relacje równocześnie z urzędującym prezydentem Bidenem i prezydentem Trumpem. To jest wartość, to jest pewien kapitał związany, jak pamiętamy, z dobrą współpracą obu tych prezydentów w czasie prezydentury Donalda Trumpa. Wówczas zresztą zapadło cały szereg istotnych z punktu widzenia strategicznego decyzji po stronie Stanów Zjednoczonych. Jakość tej współpracy naprawdę była pokazowa. No, myśmy wykorzystywali to lewarowanie, czyli wzrost pozycji Polski właśnie między innymi ze względu na szczególny charakter tych relacji, ale także z tym były związane zaawansowane zakupy nowoczesnych systemów, nowoczesnego uzbrojenia. To jest ten kapitał, który został zrealizowany. Pomoc zacznie docierać relatywnie szybko, dlatego że Pentagon już informował, spodziewając się wyniku tego głosowania, bo było jasne, że jeżeli speaker Johnson podda pod głosowanie ten projekt, to on zyska poparcie. To już o tym wiadomo było kilkanaście dni temu. Pentagon się przygotowuje do wysłania przede wszystkim amunicji drogą powietrzną. A dzisiaj według różnych szacunków przewaga rosyjska, jeśli chodzi o siłę ognia czy siłę amunicji, jest jak 1:6. No ale są też informacje mówiące o tym, że ten głód amunicyjny po stronie ukraińskiej jest już na tyle poważny, że nawet żołnierze sił operacji specjalnych muszą, no, racjonować
używaną przez siebie amunicję. Więc to będzie pewnie pierwsze działanie, ale oczywiście nie jedyne, bo ta pomoc amerykańska, tak jak pan profesor słusznie powiedział, może być zarówno w sprzęcie i najprawdopodobniej taki będzie miała charakter. Amerykanie mają duże zasoby sprzętu, zarówno pancernego, jak i środków transportu, czy generalnie uzbrojenia, ale ja bym nie bagatelizował tego drugiego obszaru pomocy amerykańskiej, czyli pomocy finansowej, dlatego że to może umożliwić stronie ukraińskiej zwiększenie własnej produkcji broni i uzbrojenia. Sądowa porażka Neo-TVP. 22 Wydział Własności Intelektualnej Sądu Okręgowego w Warszawie odrzucił pozew skierowany wobec Telewizji Republika. Sąd uznał, że nie ma czegoś takiego jak TVP w likwidacji. Finał sprawy oznacza kompromitację publicznej telewizji kierowanej przez nominatów ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. Do sprawy odniósł się Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej i Telewizji Republika. Oznacza to, że w Polsce są sądy, dla których prawo ma znaczenie. To jest być może najważniejsza informacja tego dnia. Bo jeśli sądy będą przestrzegać prawa, to obywatele nie są bezbronni wobec władzy, która prawo lekceważy. I wcześniej czy później ktoś na tej władzy wymusi, żeby uznała, że Polska jest państwem prawa, państwem demokratycznym, w którym to społeczeństwo wybiera przedstawicieli, którzy stanowią prawo i tego prawa trzeba przestrzegać. No, obecna władza odrzuciła stan prawny obowiązujący w Polsce i postanowiła na siłę ustanawiać swoje reguły poza konstytucją, poza ustawami, poza Trybunałem i poza sądami. I część sędziów się po prostu przestraszyło. Zresztą przy wpisie do KRS-u to, że kilkanaście razy wnioskowano o zmianę sądów, to z jednej strony bardzo dobrze świadczy o tych sędziach, że większość nie dało się złamać, ale z drugiej strony fatalnie, że można tak, że można szukać sędziego, który jest nie do końca zorientowany albo po prostu jest pod taką presją, że się ugnie. Natomiast to, że jednak kolejny sąd przypomina, że decyzje Trybunału Konstytucyjnego w Polsce obowiązują, że Trybunał opiera się na istniejącym w Polsce prawie, bo to jest prawo istniejące, tak? Trybunał go nie wymyślił. Trybunał po prostu przypomniał, że istnieje takie prawo i trzeba go przestrzegać. Punktualnie o 7 rano rozpoczęła się druga tura wyborów samorządowych. Przypominamy, że obowiązuje cisza wyborcza, która potrwa do godziny 21. Dziś o godzinie 7 w niedzielę rozpoczęła się druga tura wyborów samorządowych. Wybranych ma zostać 748 wójtów, burmistrzów i prezydentów. Ponowne głosowanie odbywa się m.in. w 60 miastach prezydenckich, w tym 10 wojewódzkich. Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, który pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie i dopuści go do głosowania. Głosowanie ma się zakończyć o godzinie 21, ale może zostać przedłużone w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń. O północy z piątku na sobotę rozpoczęła się cisza wyborcza przed drugą turą wyborów samorządowych, która potrwa do końca głosowania, czyli do niedzieli do godziny 21. Za złamanie zakazu agitacji wyborczej grozi grzywna. Najwyższa grzywna od 500 tysięcy zł do 1 miliona zł grozi za publikację sondaży w czasie ciszy wyborczej. Chodzi zarówno o sondaże przedwyborcze dotyczące przewidywanych zachowań wyborców, wyników wyborów, jak i sondaże prowadzone w dniu głosowania. Druga tura wyborów samorządowych przebiega w spokojnej atmosferze, ale zdarzają się incydenty. Doszło do 76 przestępstw i wykroczeń. Wybory przebiegają w nadzwyczaj spokojnej atmosferze. Trwa cisza wyborcza, ale oczywiście zdarzają się incydenty wyborcze. Z ostatniego meldunku wynika, iż od początku działań zabezpieczających doszło do 76 przestępstw i wykroczeń, w tym 55 wykroczeń. Jeżeli chodzi o frekwencję wyborczą, na godzinę 12 podamy w czasie konferencji wyborczej o 13.30, a na godzinę 17
w trakcie konferencji o godzinie 18.30. Otrzymaliśmy informację, że we wszystkich lokalach zostały, że wszystkie lokale zostały otwarte o czasie o 7, ale też i o 9 w obwodach odrębnych, tam gdzie wcześniej zostało to uzgodnione z Terytorialną Komisją Wyborczą w odrębnych obwodach, to początek głosowania może być o godzinie późniejszej, ale otrzymaliśmy informację, że wszystko bez żadnych incydentów przebiegało w całym kraju. A my oczywiście zachęcamy Państwa do udziału w drugiej turze wyborów samorządowych oraz zapraszamy na wieczór wyborczy, który rozpocznie się o 19.30 i specjalny piknik wyborczy przed siedzibą naszej stacji przy ulicy Dzielnej 60 w Warszawie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Nie tylko powyborcze sondaże, ale też emocje i publiczność. Rozmowy z gośćmi, politykami i ekspertami. Powyborcze wykresy i analizy. Wieczór wyborczy tylko w Telewizji Republika. To wszystko na ten moment. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.